Chciałbym serdecznie powitać wszystkich przybyłych do biura na dzisiejsze spotkanie, które miało zainaugurować moją kampanię wyborczą jako kandydata na prezydenta Grudziądza. Otóż po dość poważnych przemyśleniach zdecydowałem, że lepiej byłoby iść wspólnym frontem niż dzielić oddane głosy, które mogłyby spowodować podział i fiasko grudziąckiej opozycji w nadchodzących wyborach samorządowych. Ci przy władzy chcą, aby właśnie tak było i opozycja pozostała w rozdrobnieniu. Wtedy im będzie łatwo wygrać wybory i dalej będą oni mogli prowadzić politykę polegającą na dewastacji gospodarczej Grudziądza. Zdecydowałem, że muszę zrobić wszystko, aby dobro miasta i mieszkańców była nadrzędną sprawą wszystkich postępowych i nowoczesnych, niemyślących patriotów. Aby wyrwać Grudziądz z gospodarczego dna. Z miasta, z którego tysiącami wyjeżdżają silni, mądrzy i młodzi Grudziądzanie. Zadłużenie, bezrobocie i niezadowolenie społeczne jest katastrofalne i może dojść do zarządu komisarycznego miasta. Może się zdarzyć w przyszłości taka sytuacja, że spali się jakiś dom czy wieżowiec i dojdzie do wielkiej tragedii, bo straż pożarna finansowana z puli miejskiej nie będzie mogła przyjechać, ponieważ nie będzie pieniędzy na zakup paliwa czy na podstawowy sprzęt. Miasto może mieć ograniczone dostawy prądu na oświetlenie, nie będzie pieniędzy na wywożenie śmieci, sprzątanie ulic czy na sprawy socjalne, ponieważ budżet miasta nie podąża za wydatkami, a potrzeby ciągle rosną. Jest to scenariusz, który nie może zaistnieć i ja nie chcę, aby tak się stało. Ponieważ sytuacja Grudziądza w ostatnim okresie stała się poważna, zdecydowałem nie kandydować z Odrębnego Komitetu Wyborczego Wyborców i szukać wspólnego, równie silnego partnera. Być może mógłbym nawet wygrać te wybory, ale już będąc na urzędzie, bez odpowiedniego wsparcia nasze miasto nie otrzymałoby wystarczającej siły potrzebnej do naprawy zniszczeń, jakie zostały dokonane przez obecną władzę. Jako kandydat na senatora Rzeczpospolitej Polskiej w ostatnich wyborach otrzymałem wiele tysięcy głosów i wiem, że jestem lubianym społecznikiem w środowisku grudziąckim. Tutaj leży dość spora ilość folderów z wycinkami gazet, artykułów na mój temat, nominacjami na honorowego ambasadora takich miast jak Los Angeles, USA, Seul, Korea Południowa, Newcastle, Australia, Wyong, Australia, Bydgoszcz i Grudziądz. I każdy może tam znaleźć dla siebie coś, przypomnieć sobie tamte i obecne czasy i sprawdzić, że całe moje życie poświęcam mojemu miastu. Dlatego też całą moją siłę, mój zapał, mój potencjalny elektorat w postaci głosów tych, którzy wierzą i ufają mi, chciałbym oddać do dyspozycji grudziąckiego Prawa i Sprawiedliwości. Decyzja moja jest dyktowana tylko i wyłącznie dobrem naszego miasta, dlatego pragnę, aby to właśnie najlepsi, najwłaściwsi ludzie weszli do samorządu i zarządzali moim najukochańszym miastem. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zdecyduje się wykorzystać mnie w swojej kampanii wyborczej, to jestem do ich dyspozycji wraz z moim biurem. Dziękuję bardzo.